Jeżeli chcesz prowadzić biznes online, no to zapewne prędzej czy później dojdziesz do wniosku, że nie ma sensu zarabiać w nim tylko na ZUS i opłaty. Prawdopodobnie potrzebujesz zarabiać więcej. I takim progiem na początek, który wydaje się dla wielu osób optymalny, to jest te 10 tysięcy przychodu miesięcznie. To pozwala nawet po opłaceniu podatków, ZUS-ów i VAT-u, jeżeli ktoś jest płatnikiem VAT, po prostu w miarę dobrze żyć. Dlatego w tym odcinku podcastu chciałabym Ci opowiedzieć właśnie o tym, jak u mnie to wyglądało, jak mi udało się dojść do tego poziomu, w którym już regularnie z miesiąca na miesiąc te przychody mam powyżej 10 tysięcy. To się dzieje automatycznie i dlatego życzę Ci, żeby ten odcinek zainspirował Cię, pokazał Ci, jak Ty również możesz dojść do tego poziomu u siebie. Cześć! Witaj w podcaście Mały Biznes, Wielkie Efekty. Nazywam się Justyna Stańska. W sieci jestem lepiej znana jako Italiana, a w tym podcaście pomogę Ci odkryć tajniki skutecznego marketingu online dla małych, nawet jednoosobowych biznesów. Sama taki mam. W każdym odcinku przedstawię Ci w konkretny i przystępny sposób przydatne wskazówki, wywiady czy historie, które pomogą Ci rozwijać Twój biznes online, zarówno od podstaw, jak i usprawnić obecne działania. Dzięki, że spędzasz dzisiaj ze mną czas i zapraszam Cię do odcinka. No dobra, jesteśmy już po wstępie, więc już wiesz, czego oczekiwać w tym odcinku. W tym odcinku zdradzę Ci 5 rzeczy, które pomogły mi osiągać regularnie poziom przychodów powyżej 10 tysięcy miesięcznie. I tak jak wspomniałam we wstępie, dla wielu osób jest to całkiem fajna kwota, do której aspirują, do której chcą dążyć, bo to pozwala, że jeszcze zostaje jakaś tam pensja po tym, jak zaczniesz opłacać swoje koszty, swoje ZUS-y, swoje podatki, mowa jeżeli jeszcze jesteś płatnikiem VAT. Umówmy się jednak, że to nie jest właśnie jeszcze jakiś poziom, w którym jesteś ogromnym krezusem. Wiele osób nawet na etacie bez problemu zarabia więcej niż te kilka tysięcy w skali miesiąca. No i w zależności od Twojej struktury kosztów na rękę wcale może tak dużo nie zostawać. Ale jest to dobry start, dlatego właśnie do tego warto poziomu dążyć i to było takim jakimś moim pierwszym celem, kiedy w 2019 na początku roku postanowiłam sobie, że chcę, żeby mój biznes online przynajmniej zaczął na siebie zarabiać tyle, ile zarabiałam na etacie. To właśnie sobie postawiłam takie mniej więcej widełki, że te 10 tysięcy przychodu miesięcznie pozwoli mi to osiągnąć. I w skrócie już teraz mogę Ci powiedzieć, że udało mi się to zrealizować po około 9 miesiącach od takiego rozpoczęcia rozwijania biznesu online na poważnie, bo od początku 2019 roku do tego przysiadłam, korzystając z systemu Zaplanuj Sukces. Być może już znasz ten system, słyszałaś o nim w innym odcinku podcastu. Na wszelki wypadek zostawię Ci notatkę do tego odcinka. Znajdziesz też link do systemu Zaplanuj Sukces, systemu planowania 12-tygodniowego, z którego korzystałam, żeby to sobie opracować. Zajęło mi to więc 9 miesięcy takiego świadomego rozwoju. Wydaje mi się, że jakbym wiedziała tyle, ile wiem teraz, to mogłabym do tego poziomu spokojnie, dość szybciej, ale to jest tak, że do pewnych rzeczy w biznesie online trzeba po prostu dorosnąć i pewnych etapów rozwoju biznesu online nie da się przeskoczyć. Dojście do takiego momentu, zyskanie takiej biznesowej pewności siebie zajęło mi trochę czasu i w tym odcinku zdradzę Ci, co się właśnie najbardziej przyczyniło do tego, że ten przełom osiągnęłam i co więcej, ten przełom nadal się dzieje. W sensie od tego momentu, kiedy po raz pierwszy w październiku 2019 roku udało mi się osiągnąć ten poziom przychodów, to już
te przychody tylko rosną. Nie zdarzyło się w żadnym miesiącu, żeby te przychody były niższe niż te widełki, które sobie założyłam, a bywały też w minionym roku rekordowe miesiące powyżej 30 tysięcy przychodu. To w zależności oczywiście od Twojego poziomu. Może Ci się wydawać dużo lub mało. Ja jestem na ten moment jako mama dwójki małych dzieci, rozwijająca biznes online z domu, bardzo zadowolona. Ale nie po to jest ten odcinek, żebym ja się tymi wynikami chwaliła. Jest po to, żeby Ci pokazać, jakich 5 zmian dokonałam, o jakie 5 obszarów zadbałam, które mi pomogły to osiągnąć. I to będą zarówno takie obszary mentalne, takie związane z nastawieniem, jak i takie jakieś bardziej konkretne. Zanim jednak do tego przejdziemy, zanim przejdziemy do tych 5 obszarów, to pamiętaj, że system rozwijania biznesu online, który ja stosuję na przykład dla swoich klientów w ramach programu rozwoju biznesu AFP, zakłada, że te etapy po prostu następują jeden po drugim. Nie da się jakiegoś etapu przeskoczyć. Czyli jeżeli Ty dopiero zaczynasz, to mówiąc krótko, nie powinnaś do tego aspirować, żeby od razu wskoczyć na taki poziom przychodów, bo możesz się tylko niepotrzebnie sfrustrować. Oczywiście nie będę też twierdzić, że jest to totalnie niemożliwe, bo przy odpowiednim budżecie i odpowiedniej kasie i odpowiedniej ilości czasu poświęconej na promocję, prawdopodobnie jest to możliwe, ale jakim kosztem? Po prostu można się po drodze gdzieś zaharować. Dlatego ja model rozwoju biznesu online, którego ja uczę, ten 5-stopniowy model, o którym też sobie możesz posłuchać w poprzednim odcinku podcastu, też Ci go zalinkuję w notatkach, to zakłada, że właśnie ten rozwój następuje stopniowo i w pewnej określonej kolejności musisz zadbać najpierw o fundamenty Twojej marki, o eksperymentowanie z ofertami, dopiero później tak jakby stabilizujesz te przychody i je skalujesz. Dlatego jeżeli nie jesteś na takim etapie, dopiero przed Tobą podstawowe rzeczy typu założenie newslettera, albo sklepu internetowego, albo tworzenie pierwszych ofert, albo gromadzenie społeczności, to tych etapów nie można pominąć. Musisz o nie również zadbać. To taki mały disclaimer. No i oczywiście, zanim jeszcze też przejdziemy, to muszę Ci dać znać, że ja dzisiaj oficjalnie wystartowałam z zapisami do drugiej edycji programu AFP, w którym będziemy to wdrażać w życie, żeby te swoje cele finansowe realizować i ustalać indywidualnie w zależności od poziomu. AFP jest programem, który pozwoli Ci uzyskać biznesową pewność siebie, żebyś Ty dokładnie wiedziała, czym teraz w danej kolejności się zająć i żeby po prostu stało się dla Ciebie łatwe to osiąganie celów finansowych, takich jak na przykład właśnie te 10-tysięczne przychody w skali miesiąca albo i więcej, w zależności od tego, do czego dążysz. Szczegóły programu AFP, do którego serdecznie Cię zapraszam, znajdziesz na stronie italianamarketing.pl/AFP. Można też wpisać dłużej italianamarketing.pl/akademia-focus-pocus. Warto się spieszyć, dlatego że w tym programie teraz mam tylko 20 wolnych miejsc. Tylko 20, bo bardzo wiele osób z pierwszej edycji AFP zostaje ze mną na dłużej, przedłużyło, będzie ze mną dalej pracować nad rozwojem swoich biznesów, z czego jestem bardzo dumna i zadowolona, że tak wiele osób kontynuuje i będzie się dalej rozwijać, bo nie zostawałyby, gdyby nie widziały z tego programu efektów. Dlatego Ty również możesz zobaczyć efekty, możesz dzięki temu programowi się skupić na tym, co ważne, odsiać to, co nieważne i przyspieszyć z rezultatami w swoim biznesie. Obadaj sobie więc stronę, a tymczasem już nie będę Cię dłużej trzymać w oczekiwaniu i przechodzimy do odcinka. Dlatego przejdźmy do tych 5 rzeczy, które pozwoliły mi po raz pierwszy osiągnąć, a następnie regularnie powtarzać wynik powyżej 10 tysięcy przychodu miesięcznie. Pierwsza podstawowa rzecz i to jest rzecz najważniejsza, bez tego w zasadzie nic by się nie udało, to jest nastawienie, właściwe nastawienie i w ogóle wiara w to, że jest to w moim zasięgu. Bo jeżeli bym nie wierzyła, że jestem w stanie osiągnąć ten wynik, to nie miałabym odwagi, żeby
wyceniać właściwie swoje oferty, żeby wpadać na nowe pomysły, żeby uwierzyć w to, że ktoś mi jest w stanie zapłacić tyle i tyle za daną ofertę, za dany program. Nie potrafiłabym odważnie sprzedawać swoich ofert. Bałabym się. Nie potrafiłabym też inwestować w siebie i w swój rozwój, a teraz inwestuję coraz więcej, bo się nauczyłam, że kiedy inwestuję, to mam z tego rezultaty. Oczywiście kwestia jest wyboru odpowiednich rzeczy na odpowiednim etapie też. Te inwestycje muszą być właściwe. Ale to wszystko sprawiło, że po prostu zyskałam odwagę do działania. Dlatego to zajęło mi trochę czasu. Nie będę Ci ukrywać, nie będę Ci ściemniać. Zajęło mi to trochę czasu, żeby w ogóle w to uwierzyć, że ja, taka dziewczyna, która jest nieśmiała, tak przynajmniej siebie postrzegałam, tak? Bo teraz już wiem, że to tylko było jakieś moje przekonanie, ale że taka zwykła dziewczyna, która urodziła się na wsi, która zawsze była nikim takim specjalnym, tak? Nie miałam znajomości, nie miałam żadnych pleców. Na imprezach blogerskich, jak jeszcze na nie chodziłam, to raczej trzymałam się na uboczu. Nie byłam nigdy gwiazdą, nigdy nie miałam wielotysięcznej społeczności i nie wierzyłam w to, że taka zwykła dziewczyna może taki poziom przychodów w ogóle osiągnąć, tak? Potem, kiedy pracowałam na etacie, również nie rozwijałam tej kariery jakoś dynamicznie, z wielu różnych powodów, między innymi dlatego, że ja po prostu w korpo się bardzo męczyłam, ale to też nie przyczyniło się do tego, żeby wzmocnić jakąś moją pewność siebie, że to jest w moim zasięgu. Dlatego długo nad tym pracowałam, żeby to zrobić, żeby zmienić ten sposób myślenia, żeby uwierzyć w to, co ja robię, że to jest bardzo wartościowe, że wielu osobom się przydaje, że warto śmiało wychodzić do ludzi ze swoją ofertą, że warto śmiało o tym mówić, bo to po prostu pomaga. To spowodowało właśnie ta wiara, że ja w ogóle stworzyłam program AFP, do którego Cię teraz zapraszam. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Właściwe nastawienie i wiara w to, że jest to w moim zasięgu. Tak samo radzę Tobie. Jeżeli jeszcze do tej pory nie wierzysz w to, podświadomie myślisz, że to jest nierealne dla Ciebie, żeby tyle zarabiać w sieci, to tak właśnie będzie. To jest właśnie takie przekonanie, które warto sobie rozpracować. I w ogóle tu Ci też mogę zdradzić, że w ramach drugiej edycji AFP, która teraz startuje, ja do programu zaprosiłam coacha Iwonę Adamowicz, która przeprowadzi moduł ekspercki właśnie o tym, jak wzmocnić swoją biznesową pewność siebie i z lekkością pokazywać się w sieci, mówić o swoich usługach. Będziesz zaopiekowana także pod tym względem, jeżeli zdecydujesz się do nas dołączyć. Kiedyś myślałam, że to jest tylko jakieś pitu-pitu, ale teraz na swoim przykładzie i na przykładzie wielu innych osób, z którymi rozmawiam, wiem, że właściwe nastawienie to jest po prostu podstawa. Bardzo, bardzo dużo rzeczy leży w naszej głowie, jeżeli nie wszystko. Więc to był numer jeden, to była pierwsza rzecz, która pomogła mi osiągnąć ten wynik powyżej 10 tysięcy przychodu miesięcznie. Druga rzecz, która mi niesamowicie pomogła i po prostu nie mogę nawet podkreślić, jak bardzo mi to pomogło, to jest uświadomienie sobie moich mocnych stron, moich talentów i rozpoczęcie kształtowania ofert w zgodzie z nimi. Bo ja, zakładając biznes online, na początku miałam takie przekonania jak wszyscy, że ja sobie po prostu wypuszczę e-booka i ludzie będą go kupować i ja sobie będę z tego żyć, albo że będę robić kursy online i będę je sobie sprzedawać i później już nie będę ludzi obsługiwać i one się będą w jakiś magiczny sposób same sprzedawać i same na siebie zarabiać. Oczywiście to jest totalna ściema. Biznes online tak nie działa, że cokolwiek się robi samo. Ale też ja nie wiedziałam w ogóle, że istnieją jakieś inne modele biznesowe. Dzięki temu, że poznałam swoje talenty, to ja wpadłam na pomysł, że moje oferty mogą po prostu wyglądać inaczej niż to, co ja zazwyczaj widziałam na rynku. Że to może być coś innego niż kolejny e-book, to może być coś innego niż kolejny kurs online. To może być coś takiego właśnie jak program AFP, gdzie ja
na żywo jestem z uczestniczkami, gdzie ja w ramach sesji Q&A jeden na jeden indywidualnie im pomagam, gdzie ja pracuję z ludźmi dłużej, bo AFP jest programem długofalowym, kilkumiesięcznym, bo ja wiem, że tylko przez kilka miesięcy mogę z dziewczynami wypracować takie efekty, jakich one oczekują. I ja lubię pracować bliżej z mniejszą grupką ludzi. To właśnie czarno na białym pokazały mi moje talenty. Poznałam te talenty, zrobiłam test StrengthsFinder, badanie Gallupa, to po prostu było niesamowite osiągnięcie i niesamowity przełom nastąpił później w moim biznesie, bo nie powstałyby moje najlepsze oferty, gdybym ja tego nie zrobiła, gdybym czarno na białym nie zobaczyła, w czym ja jestem dobra i nie rozpoczęła kształtowania tych ofert, tego biznesu po prostu w zgodzie ze sobą. Nie twierdzę, że test Gallupa, czyli to badanie StrengthsFinder, jest obowiązkowe, żeby mieć taką świadomość, ale mi osobiście niesamowicie to pomogło i teraz świadomie pracuję nad tymi swoimi talentami, świadomie staram się przekształcać je w swoje mocne strony. Jestem dumna ze swojej indywidualizacji, ze swojego dewelopera, ze swojego fokusa, ze swojego stratega. Jestem dumna z tej kombinacji, bo widzę, że to właśnie ona pomaga mi najlepiej służyć moim klientkom. I to jest właśnie druga rzecz, która mi pomogła i Ty również możesz ją zastosować u siebie, bo Ty prawdopodobnie masz inne mocne strony, nie ma dwóch identycznych ludzi i to jest piękne. I odkryj te swoje mocne strony, zobacz jak Ty najlepiej potrafisz pomagać swoim klientom i zacznij kształtować te oferty w zgodzie z tym, co Ci przychodzi najłatwiej i co też przynosi najlepsze rezultaty dla Twoich klientów. Numer trzecia rzecz, która mi pomogła osiągać przychody na poziomie powyżej 10 tysięcy, to jest skupienie się na tym, co ważne, czyli częste weryfikowanie priorytetów. Już tłumaczę, o co chodzi. Bardzo wiele osób rozwijających biznes online zajmuje się tylko bieżączką. Robi po kolei zadania na dany tydzień, nie wiem, obsługuje klientów ciągle w ten sam sposób, zamiast usiąść i zastanowić się, czy to jest naprawdę ważne, czy to mnie w długiej perspektywie doprowadzi do realizowania swoich celów, czy to jest sposób, w jaki ja w ogóle chcę pracować. Kim jestem, dokąd zmierzam i jak tam dojdę? To są takie trzy pytania, które warto sobie często zadawać. Ja w ogóle bardzo często, kiedy coś robię, to się zastanawiam, czy to jest to, co w danym momencie najbardziej rozwinie mój biznes, czy to jest to, co w danym momencie jest mi najbardziej potrzebne. I jeżeli odpowiedź brzmi nie, jeżeli to nie jest spójne z moimi wcześniej określonymi celami, priorytetami, to ja po prostu przestaję to robić i zaczynam zajmować się zadaniem, które jest dla mnie ważniejsze. Umiejętność określania priorytetów to jest po prostu kluczowe i umiejętność skupiania się na tym, żeby doprowadzać pewne sprawy do końca. Być może mi to przychodzi nieco łatwiej, no bo mam tego fokusa w top 5, jeżeli już rozmawiałyśmy o talentach. Notabene mam też odcinek z Natalią Kwiatkowską, który warto przesłuchać, jeżeli jeszcze go nie słuchałeś, to zapraszam. Też będzie w notatkach. I ja właśnie tego fokusa mam w top 5, dokładnie na 5. miejscu i to jest taki talent, który pomaga trochę się skupiać na tym, żeby realizować swoje cele. Ale ja ten talent na początku nie miałam go jakoś bardzo rozwiniętego. Nie był on dojrzały u mnie. Dopiero musiałam się tego nauczyć, żeby się skupiać na tym, co jest najważniejsze. A teraz już mogę z dumą powiedzieć, że to jest naprawdę moja mocna strona, że ja krok po kroku umiem określać te swoje cele i następnie skupiać się na nich, izolować inne rzeczy, które mogą mnie od osiągnięcia tych celów rozpraszać. I to jest też coś, co staram się przekazywać, w czym staram się pomagać osobom, które dołączają do mnie do programu AFP i które mają z tym problem, które się za często rozpraszają, które przeskakują z tematu na temat. To jest kolejna rzecz, która właśnie mi pomogła i niesamowicie jestem wdzięczna za to, że się tego nauczyłam. Czwarta rzecz, która pomogła mi zacząć zarabiać powyżej 10 tysięcy miesięcznie, to skupienie się na tym, żeby budować bliższą relację z ludźmi, którzy już mnie obserwują, którzy już są w mojej społeczności, jak to się mówi, chociaż ja bardzo nie lubię określenia
czyjaś społeczność, bo ty nie jesteś żadną moją społecznością. Ty obserwujesz mnie i zapewne obserwujesz wiele innych osób. Nie czuję, żebym miała jakiekolwiek prawa, żeby nazywać ciebie swoją społecznością. Ale skoro słuchasz tego podcastu, to w jakiś sposób cenisz to, co ja mam do powiedzenia. I to już sprawia, że jesteś mi bliższą osobą niż osoba, która totalnie mnie nie zna. I ja się właśnie marketingowo postanowiłam skupić na tych osobach, które właśnie już ze mną mają jakąś relację. Na tych osobach, które czytają moje newslettery, na tych, które już są na moim Instagramie, zamiast ciągle gonić za nowymi, na tym, które właśnie słuchają mojego podcastu regularnie. I staram się pogłębiać relacje z Wami, z Tobą, z takimi właśnie osobami, które już cenią to, co ja mam do powiedzenia, dla których jestem albo pierwszym wyborem, albo jednym z głównych wyborów, kogo tu dzisiaj posłuchać, które ufają mi i mojej opinii, którym odpowiada mój sposób prowadzenia biznesu, których nie denerwuję w żaden sposób, z którymi po prostu jestem kompatybilna. Tak? Dla takich ludzi właśnie stwierdziłam, że jestem. Takim ludziom chcę pomagać, swoim idealnym klientom, a nie osobom, które chociażbym stawała na rzęsach, to im nie będę odpowiadać. Nie gonię już ciągle też za nowymi osobami. Skupiam się na tym, żeby z tymi ludźmi, z którymi już mam jakąś relację, przejść o krok dalej. I to przejście o krok dalej to być może jest właśnie dołączenie do programu AFP, do programu rozwoju biznesu online AFP. Niewielka grupa osób tam może dołączyć, mam tylko 20 wolnych miejsc w tej edycji, ale to właśnie może być taki początek bliższej relacji. Może to być też jeszcze na początku mniejszy krok, może to być tylko zamówienie jakiegoś mojego jednego szkolenia, zamówienie jakiegoś jednego e-booka, ale to też już sprawi, że nauczę tych ludzi więcej, oni będą mieli więcej korzyści z tego, że mnie słuchają i przeskoczą na poziom wyżej, zobaczą jakieś efekty u siebie w biznesie. To jest właśnie dla mnie kluczowe. Czyli to był numer 4, rozpoczęcie budowania bliższej relacji z ludźmi, którzy już mnie obserwują. Numer 5, taka trampolina, która pomogła mi przeskoczyć do poziomu powyżej 10 tysięcy złotych przychodu miesięcznie, to jest oczywiście nauczenie się tego, jak oszczędzać swój czas i pracować mądrzej, a nie ciężej. A można to zrobić na 2 sposoby tak naprawdę. Poprzez inwestowanie w automatyzację różnego rodzaju i poprzez delegowanie. Albo ewentualnie możesz przestać coś robić. Ale o tym już mówiliśmy w poprzednich punktach, jak się skupić na wybieraniu priorytetów. Jeżeli po prostu coś nie jest priorytetem, to trzeba przestać to robić, tak? A jak oszczędzać dalej czas? No to jest właśnie to, co odkryłam też bardzo mocno w zeszłym roku, że nie mogę ciągle więcej pracować. Muszę po pierwsze dostosować swój model biznesowy do tego, ale po drugie to też muszę się nauczyć uwolnić swój czas w inny sposób, czyli zacząć troszeczkę automatyzować pozyskiwanie nowych odbiorców, zacząć też delegować więcej. Ja współpracowałam z wirtualną asystentką właśnie od września chyba albo sierpnia 2019 roku. I zobacz, czy to jest przypadek, że w październiku zanotowałam swój pierwszy 10-tysięczny wynik w skali miesiąca? Ja nie sądzę, że to jest przypadek, bo bardzo długo właśnie byłam na tym etapie, że nie stać mnie na asystentkę, że jak to, przecież ja jej oddam połowę swojej wypłaty, ale okazało się i teraz to jest dla mnie już oczywiste i zrozumiałe, że kiedy masz kogoś do pomocy, to po prostu ty masz czas, masz przestrzeń, żeby tworzyć nowe oferty, żeby je skuteczniej promować, a asystentka uwalnia twoje moce przerobowe. Asystentka ci pomaga, wspiera, po prostu sprawia, że możesz się niejako sklonować. I teraz już jestem na takim etapie, kiedy ja śmiało z tego korzystam, że staram się delegować jak najwięcej. Zatrudniłam drugą asystentkę. Nauczyłam się też, że prawdopodobnie to jeszcze nie koniec. Myślę, że docelowo chciałabym mieć w zespole 3 osoby i na tym poprzestać. I też nie chcę nikogo zatrudniać na ten moment na stałe. Ja cenię sobie bardzo niezależność w biznesie, ale wiem, że nie zrobiłabym tego sama. W sensie przejście do tego poziomu przychodów powyżej 10 tysięcy miesięcznie bez żadnej pomocy jest bardzo, bardzo trudne. Zwłaszcza dla osób, które mają mało wolnego czasu, które na przykład tylko i wyłącznie są rodzicami małych dzieci,
i robią wszystko same, no to to jest wręcz nierealne, żeby Twój biznes się stabilnie z miesiąca na miesiąc rozwijał, żeby dobrze się wszystko działo. Pomoc jest niezbędna, nie bójmy się tej pomocy i dla mnie to był naprawdę wynalazek stulecia, że ja się nauczyłam, że można delegować i nawet nie trzeba wszystkiego robić samej. Aby zarabiać pieniądze, trzeba wydawać pieniądze. Trzeba się tylko skupić na tym, żeby je wydawać we właściwy sposób, inwestować we właściwe rzeczy. I ja teraz ze wzruszeniem, tak Ci mogę jeszcze powiedzieć na koniec, ze wzruszeniem obserwowałam, bo dziewczyny pisały podsumowania w mojej grupie AFP. Uczestniczki pierwszej edycji pisały podsumowania. I naprawdę, kiedy one zainwestowały w ten program, no nie inwestowały mało, bo AFP teraz w drugiej edycji kosztuje, w pierwszej edycji kosztowało jeszcze mniej, ale i one nie zainwestowały mało, ale kiedy później patrzę, że one tę sumę sobie kilkakrotnie, kilkudziesięciokrotnie w trakcie roku zwróciły, to to jest właśnie właściwa inwestycja, tak? Taka, która stała się trampoliną do tego, żeby zarabiać więcej. I taką trampoliną jest właśnie też wirtualna asystentka, to, żeby nauczyć się delegować. Według mnie, jeżeli chcesz dojść do tego poziomu powyżej 10 tysięcy miesięcznie, im szybciej, tym lepiej. Teraz ja inwestuję już naprawdę sporo, moje koszty rosną, ale jestem z tym ok, bo moje przychody rosną bardziej niż moje koszty. Więc wszystko jest pod kontrolą. I tyle. I mam nadzieję, że to Ci się przydało, że te 5 rzeczy, o których opowiedziałam, będą stanowiły dla Ciebie jakąś inspirację i wyciągniesz z nich wnioski. Pamiętaj, że to wszystko, o czym powiedziałam, trzeba tylko przefiltrować pod swoje mocne strony, pod swój model biznesowy, bo nie ma sensu kopiować rozwiązań 1 do 1. I to też jest coś, co ja dla swoich klientek w AFP robię, że staram się podkreślać, że Ty nie pracujesz w AFP w ten sposób, że przechodzisz wszystkie po kolei szkolenia. My w AFP pracujemy w ten sposób, że Ty tworzysz swój indywidualny plan działania, Twój indywidualny plan na 12 tygodni. Ja oczywiście zapewniam pewne pomoce, między innymi na starcie jest quiz, który diagnozuje Twój poziom i który wskazuje Ci, jakie mogą być Twoje priorytety. Dostajesz też e-booka, który pomaga Ci uporządkować to, czym się zająć na danym etapie, ale ostateczne, finalne decyzje zawsze należą do Ciebie i to Ty właśnie też będziesz musiała w ramach programu skupić się tylko na tym, co na danym etapie jest Ci potrzebne i ignorować coś, co w tym momencie jest Ci niepotrzebne. Ja w pierwszej edycji często dziewczynom powtarzałam, że jeżeli jesteście na etapie, na przykład, że dopiero budujecie społeczność i sklep internetowy zakładacie i newsletter, to nie ma sensu przychodzić na szkolenia, które mówią o skutecznej sprzedaży, bo to jest po prostu za wcześnie na to i ta wiedza w najbliższej przyszłości nie przyniesie Ci żadnych namacalnych efektów. Trzeba się skupiać na tym, co na danym etapie jest najistotniejsze i dlatego jeżeli jesteś na tym etapie, że już te przychody 10 tysięcy są w Twoim zasięgu na takim bardziej zaawansowanym poziomie, to oczywiście z tego odcinka więcej wyniesiesz prawdopodobnie niż osoby, które dopiero zaczynają. A kogo zapraszam do AFP? Oczywiście zapraszam i tych, bo po to zaprojektowałam AFP w ten sposób, żeby prowadził od fundamentów marki, od zupełnych podstaw, od założenia newslettera, sklepu internetowego, poprzez tworzenie i komunikację skutecznych ofert, eksperymentowanie z ofertami, testowanie tych ofert, aż po stworzenie takich najlepszych u siebie ofert, dopasowanie ich do modelu biznesowego i nauczenie się ich skutecznej sprzedaży. Po to to zaprojektowałam w ten sposób, właśnie taką ścieżką, żeby ten program był odpowiedni zarówno dla osób, które dopiero zaczynają, jak i dla osób, które są bardziej zaawansowane. Po prostu w zależności od tego, na jakim jesteś etapie, z innych elementów w AFP będziesz korzystać i Twój plan 12-tygodniowy będzie wyglądał zupełnie inaczej. Jeżeli Ci się podoba coś takiego, podoba Ci się taki program rozwoju biznesu, który Ty dopasowujesz do swoich potrzeb, a jednocześnie jesteśmy w stałym kontakcie na grupie na Facebooku, możesz się ze mną umówić na sesję Q&A, porozmawiać ze mną, dopracować swoje wyniki, to koniecznie zajrzyj na stronę italianamarketing.pl/AFP, przeczytaj opinie dziewczyn, tam też zamieściłam filmy z opiniami i wiem, że to
może być dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie na ten rok, żeby przejść na wyższy poziom w swoim biznesie online. Bo jeszcze tak nawiasem mówiąc, wspomnę, że wciąż możesz nadrobić 3-dniowe wydarzenie Odblokuj wyższy poziom w biznesie online. Znajdziesz je na stronie italianamarketing.pl/odblokuj. Tam się zapisujesz i otrzymasz hasło dostępu do specjalnej grupy, w której to grupie jest cykl szkoleń dodatkowych w ramach wstępu do AFP, z których możesz skorzystać. Jeżeli jeszcze masz wątpliwości, czy AFP jest dla Ciebie, to możesz z tych szkoleń skorzystać zupełnie bezpłatnie, uporządkować swój plan rozwoju biznesu z lotu ptaka na 2021 i wciąż masz czas, żeby podjąć decyzję, czy do AFP dołączasz w tej edycji, ale tego czasu nie jest dużo, bo zapisy trwają tylko do 27 stycznia, do końca dnia lub do wyczerpania miejsc, bo tych miejsc jest limitowana liczba, jest ich 20, dlatego że ja nie jestem w stanie indywidualnie każdemu dobrze doradzić, jeżeli w programie będą setki osób. Chcę i wolę, żeby było Was mniej, ale żebym mogła lepiej poznać Wasze biznesy i lepiej Wam doradzać, żeby też atmosfera w grupie była taka, że wszyscy się znają, że nie ma anonimowych dusz i wszyscy sobie pomagamy. Okej. Tyle w tym odcinku. Jeżeli Ci się ten odcinek oczywiście podobał, Ci się przydał, no to jak zawsze zachęcam do subskrybowania całego podcastu, bo odcinki się pojawiają regularnie i możesz po prostu zajrzeć na italianamarketing.pl/podcast po notatki do tego odcinka. To będzie konkretnie odcinek numer 20. 20 już, całkiem nieźle. No to już robi wrażenie. I jeszcze jedno. Jeżeli chcesz dołączyć do AFP, a masz jakieś pytanie, jakąś wątpliwość, czy to jest program dla Ciebie, to oczywiście można do mnie pisać, można mnie ścigać i się upewniać, bo mi też zależy na tym, żeby do tego programu trafiły osoby, które maksymalnie z niego korzystają. Dlatego jeżeli ja uznam na podstawie tego, co Ty mi napiszesz, że to nie jest program dla Ciebie, to jeszcze nie ten etap, albo nie wiem, potrzebujesz czegoś innego, to ja Ci o tym powiem, bo ja naprawdę nie zależy mi na tym, żeby były w tym programie osoby, które z niego nie korzystają i którym się ta inwestycja nie zwróci. I tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. No i oczywiście, jeżeli masz ochotę dać mi znać na stories, że ten odcinek posłuchałeś, to śmiało można mnie oznaczać. Nikto Italiana Justyna. Dzięki wielkie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.